Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu właśnie o tym. Ze mną oczywiście Awizonosz. Witam was serdecznie, z tej strony Awizonosz i ze mną jest jak zawsze Jakub Sykut. Witamy was w święta, dosłownie w święta. To słuchacie nas najprawdopodobniej od godziny 12, także smacznego karpia, ale życzenia na koniec oczywiście. Awizo, od razu mam do ciebie pytanie. Czy wolisz odpoczywać wśród natury w jakimś parku, czy raczej wśród ulicy, miasta i szumu? Bardzo świąteczne pytanie, że tak ci powiem. Ale nie, ja nie, wiadomo, że wolę odpoczywać wśród miasta. Wśród miasta? Wśród miasta. Czyli właśnie wolisz sobie usiąść na ławeczce. I może zacznijmy od podstawy. Ja nie potrafię odpoczywać. A, no tak. No ale właśnie wolisz sobie na przykład usiąść na ławeczce wzdłuż Alei Jana Pawła II i podziwiać, jak jeżdżą auta, czy bardziej usiąść sobie na ławeczkę na polu makotowskim, gdzie ostatnio została zrealizowana przebudowa. Jak u ciebie to by wyglądało? Jak u ciebie to wygląda? Nie miałem takiej sytuacji. Nie miałem wolnego od jakichś kilku miesięcy, więc nie jestem ci w stanie nawet próbuję sobie w głowę przewertować i nie jestem sobie w stanie wyobrazić, gdzie byś się lepiej czuł. Gdzie ja bym odpoczywał? W jaki sposób bym odpoczywał? A czy wiadomo, że odpoczywam na przykład, jak leżę sobie w domku na drzewie i nic nie robię, albo tak jak dzisiaj obudziłem się o 14. Czyli jednak natura. Jak domek na drzewie. No tak, ale montuję. I ty cię mam. Ale, no montuję wtedy filmy, albo segreguję de facto. No w teorii tak, ale w praktyce też bardzo lubię sobie wyjść na miasto i tak po prostu się szwendę ze znajomymi. Po prostu chodzić, nie wiem, po galeriach nawet handlowych, nic nie kupując, bo ciebie nie ma pieniędzy jako student i tak po prostu się kręcąc po mieście i tak. No i w sumie w tendencji bardziej. Ja trochę podobnie, czyli z jednej strony ta natura na pewno daje odpoczynek, czyli taka cisza i ale spokój. Ale żeby być z ludźmi z mojej strony. Ale właśnie z drugiej strony ja lubię obserwować ludzi i być wśród nich, co wiąże się właśnie byciem w mieście ogólnie, w zbiorowisku ludzi. Chociaż z drugiej strony, jak jestem na przykład w domku na drzewie, lubię też na przykład popatrzeć na zwierzęta, bo tam ja jestem na górze, czasami patrzę, jakiś jeżdż przyjdzie, kot, pies, czy coś innego jeszcze. Ciekawe, może zobaczyć rzeczy. Prawdziwy z ciebie leśniczy. No, jeszcze jak nade mną przeleci ptaki na scenę, to już jest w ogóle wspaniale. To wróćmy do pola makotowskiego, które zostało przebudowane ostatnio. Jak wyglądają tam zmiany i czy ci się podobają? Bo widziałem twój akrobatyczny przelot dronem ostatnio. No tak, ostatnio ja przeleciałem się akrobatycznie, ty już tam stanąłeś normalnie na ziemi twardo. No ładnie to wygląda. Trzeba przyznać, że postarali się. Te dewienko, które mi się podoba. No i w końcu woda będzie na wszystkie pory roku. Miejmy nadzieję tylko i wyłącznie, że nie to zsadzi ten lód tego, bo pamiętajmy, że jednak lód tak lubi to zsadzać różnego typu te rzeczy, więc... No właśnie, przez to, że jest zima, jeszcze nie wiemy, jak do końca sprawdzi się funkcjonowanie tej przebudowy. Jak to będzie wyglądać faktycznie z wodą już w trakcie lata i w miesięcy ciepłych. No ale mam nadzieję, że faktycznie wejdzie to i będzie to ładnie wyglądać i się łączyć z całą tą warszawską częścią. Tak, wspomnijmy jeszcze, że jest tam zamknięty system obiegowy wody. Tak, tak, woda tam pozostaje przez wszystkie pory roku, dokładnie ta sama, ona jest tam filtrowana i tak dalej, ale ta woda nigdzie nie spływa, ona cały czas tam jest, więc nie radzę jej pić. Dobrze, czyli odpoczynek w lato na polu makotowskim zobaczymy, bo jeszcze nie możemy tego sprawdzić, gdyż jest zima i święta, ale wracając do tematu. No chyba, że chwilę przed świętami już będziesz mieć dosyć rodziny i będziesz musiał się położyć na łonie pola makotowskiego wśród śniegu. Ja ojejku, można zamarznąć. Chociaż jestem optymistą, że będzie śnieg w święta. Ale właśnie, jeżeli jedziecie na święta dopiero teraz, to mamy dla was informację odnośnie linii średnicowej. Znaczy, chciałbym cię o to zapytać. Tak w skrócie, bo to jest na pewno szeroki temat, gdyż jest to trochę jeden organizm bardzo długi, który ciągle żyje i oddycha. Wszystko jest połączone. Ale właśnie, jakie jest w ogóle założenie przebudowy linii średnicowej? Ma być lepiej. Jakaś idea? Będzie lepiej. Będzie. Dobra, dobra, to było optymistyczne podejście przy PKP, będzie mam, lepiej po przebudowie, mam. Faktycznie, zapomniałem o Zakopanem. Właśnie, Zakopane miało być otwarte chwilę, kilka dni temu, ale tak już wracając do... A właśnie co z Zakopanem, bo właśnie słyszałem, że miało być otwarte, ale jak to wygląda w końcu? Przypomnę tylko, my nagrywamy to trochę wcześniej, więc nie wiemy, bo 22, z tego co pamiętam, ma być oddana do użytku linia kolejowa do Zakopanego. Ja tam mam się pojawić, nagrać ją, pewnie nas przenocować jeszcze chwilę wcześniej, ale no zobacz. Czyli wy pewnie już wiecie, a my się dowiemy. Tak, my się dowiemy, a wy już wiecie. Natomiast wracając do linii średnicowej, to średnica ma być po prostu całkowicie wyremontowana od podstaw, zrobiona od nowa. Coś, czego nie było robionego od
de facto zawsze dla nas. No, od II wojny światowej linia średnica powstała i była cały czas, teraz trzeba ją po prostu wyburzyć i postawić zupełnie od nowa te dwa tunele, które są od siebie, te wszystkie cztery tory, cały most kolejowy przebudować, wszystkie stacje, przystanki kolejowe wybudować zupełnie od nowa i wyburzyć, pomijając Połowiśle, które jest zabytkiem. A czy jest to faktycznie potrzebne? Czy jest jednak jakaś opcja? Znaczy, to na pewno będzie robione fragmentarycznie, zresztą już było robione. Biorąc pod uwagę, optymistycznie tak. Optymistycznie Pełę Kolej nie chce zamknąć żadnej linii na jakikolwiek moment wszystkich torów pociągowych. Czyli mają jeździć pociągi pomimo tego, że będzie przebudowa. Wiadomo, że wolniej, mniejsza przepustowość i tak dalej, ale pociągi mają cały czas jeździć. Ja jestem pesymistą w tym temacie. Sądzę, że te tunele są w tak złym stanie, jak na przykład tunel Prymasa Tysiąclecia, że nie będzie dało się po prostu utrzymać ruchu pociągów, nawet w trakcie wyburzania. Po prostu jeden, jak się zacznie jeden ruszać, to drugi tak samo poleci, po prostu nic z tego nie będzie. Czyli... Czy będzie jest to konieczne? Czy jest bardzo konieczna ta przebudowa? Bo no wiadomo, że ona się będzie ciągnąć i ciągnąć najprawdopodobniej, ale czy jest potrzeba, czy jest właśnie ta potrzeba teraz? No jak popatrzysz na ochotę, to raczej będziesz mieć takie... Właśnie też mi się tak wydaje, ale nie wiem, jakoś ciągle szukam tej odpowiedzi, jak upłynnić ruch, z drugiej strony nie zabierając... Wybudować drugą linię średnicową. To jest jedyne rozwiązanie, żeby był cały czas ruch, nie do centrum, ale jakikolwiek ruch kolejowy, który mógłby to utrzymać, to jest wybudowanie drugiej linii średnicowej, nie ciągnięcie wszystkich pociągów na Warszawę Główną, Gdańską i Wschodnią, tylko faktycznie uruchomienie drugiej linii średnicowej, niezależnie od tego, czy by łączyła Wileński z Warszawą Główną, czy by łączyła tą część tam przez Mokotów, Ursynów i Wilanów i Wawer, niezależnie, która opcja, ważne, żeby po prostu było drugie połączenie, chyba nie muszę komu mówić, że to tak nie będzie. To tylko będzie. W naszych snach. Nasze marzenia. No. Nawet nie będzie dojazdu trzecią linią metra do wschodniej w trakcie przebudowy średnicy. Właśnie, średnica 2050, czy to jest 2050, ten to dopisek, jest że tak średni, powiem. No. To jest oczywiście, że w 2050 roku już pojedziemy nową średnicą, tak? Znaczy, nominalnie to było o średnicy, zakładając nazwę tej serii, ja nawet nie myślałem, że kiedykolwiek kto spocznie się przebudować linii średnicowej za mojego życia. Może to było jasne. Wiadomo było, że to kiedyś powstanie, ale 2050 to było określenie, kiedy zakończy się przebudowa Warszawy Zachodniej. Nie wiemy, że to już jest blisko, że w teorii tak ma to być, jeżeli nie będzie kolejnych opóźnień, ale no de facto to tak będzie wyglądać. To się w 2050 roku to już ta średnica, nie wiem, będzie mieć co najmniej 20 lat, już będzie stara, już kolejna przebudowa będzie w planach. Jeżeli na święta jeździcie pociągiem, to mamy to dla was... Wam. Oczywiście współczujemy tego tłoku. No, oczywiście ludzie... Ale opóźnień współczujemy. Ludzie potrafią przewozić na święta różne rzeczy, słoiki, jakieś się rozsypie, z więc super, choinka... Choć akurat z choinką też nie. Choć ja w sumie jeżdżę autem, to ja się nie wypowiadam. No. Dobra, słuchaj, kilka stacji zostało oddanych do użytku, stacji przystanków kolejowych, między innymi Warszawa Grochów. Jak wygląda tam stan ulic? Bo jest on chyba tymczasowy tam w niektórych miejscach. Stan ulic czy stan przystanku kolejowego? Chodzi mi na razie o stan ulicy, tej, która jest obok przystanku. Wiatraczna to się nazywa. Ta ulica, no Wiatraczna tak, tak, jest... Bo właśnie też z nazwą chyba był problem Grochów. Warszawa no Grochów. Tak, na początku była Warszawa Wiatraczna. Ale później szybko tam wszyscy to usunęli. W ogóle to było też ciekawe, jak dzwoniłem tam na budowę, to... Ale skąd ty wiesz? Ja mówię, no Wyborcza jest już, a tylko... O kur... Czyli, no. Czyli dla sprostowania. Warszawa Grochów to przystanek kolejowy. Tak. A Wiatraczna to jest ulica, która się ciągnie właśnie tego obok. Miejsca. Mhm. Tak, i tej ulicy w przyszłości tam nie będzie, tylko powstanie średnica tam na dole. Na górze przystanek jest. To jest chyba najlepsze określenie. Jest najbardziej gotowy, jeżeli chodzi o tą przebudowę linii kolejowej numer 7. Teraz są perony, są komunikaty głosowe realizowane przez połączenie telefoniczne, są nawet dwa wejścia przez tory i de facto wszystko, co byłoby potrzebne dla pasażera poza wiatą, jest na przystanku. No oczywiście wiadomo, że przydałyby się wyświetlacze, czy wiaty, czy ławki, o śmietnikach nie wspomnę, ale no, nie wymagajmy tak dużo. Ale kolejowy. Najważniejsze, że jest oddany do użytku, może jeszcze, jakoś się dzisiaj plącze, może jeszcze nie jest w pełni przystosowany do pełnego użytku, ale już można z niego odjeżdżać. Znaczy, trzeba pamiętać, że ważne było to, aby go oddać, bo inaczej byłoby jeszcze więcej utraconych środków z dofinansowania unijnego, bo dofinansowanie unijne na tą inwestycję jest tylko do końca 2023 roku. Wszystko, co będzie księgowane po tym końcu tego roku, Unia Europejska nam nie zwróci za te pieniędzy i trzeba będzie zwrócić te środki Unii. To jest na minus i wiemy, że na pewno nie uda się wszystkiego ukończyć, bo budowa się zakończy dopiero w połowie 2024 roku. Dobra, przejdźmy dalej do Olszynki Grochowskiej. Czy trzeba tam chodzić po błocie, czy jest może piękna droga z kafelków?
Do Olsztynki Grochowskiej jest piękna droga z kafelków od ulicy, tylko że dojście jest od strony północnej, a nie od strony południowej, gdzie wszyscy chcieliby wejść, czyli nie od strony kolejowej i chyba nie muszę ci mówić. Wiadomo, jak to jest z pasażerami, jeżeli mają iść na okrągło. Pójdą najkrótszą drogą. Najlepszym tego przykładem jest Warszawa-Służewiec. Tutaj jest podobnie, czyli wszyscy idą po torach, po błocie, przez sam środek budowy, chodząc przez dziury, wchodząc, wpadając, nieważne, którędy, po prostu przechodzą jak najkrótszą drogą, więc pomimo tego, że tam kładki nie ma przejścia po torach, to po prostu się idzie. Czyli po trochę błocie. Jak na metrze Świętokrzyska, niby, że są oznaczenia, to i tak kusi ten przesmyk pomiędzy pierwszą a drugą nitką. Zawsze warto spróbować, czy może tym razem mi się uda zemdleć w tym miejscu. Okej, przechodzimy dalej do Warszawy, Gocławek. Znaczy jeszcze przy Olsztynce Grochowskiej wspomniałeś, że są tam jakieś komunikaty, nie wiem, czy pamiętasz może, czy pominąć ten wątek, jakieś niezrozumiałe komunikaty. Niezrozumiałe komunikaty, znaczy, no, są tam informacje, żeby iść po prostu na drugi kraniec peronu, a nie... A tak, to o to chodziło. A nie, żeby faktycznie iść najkrótszą drogą, bo drugiego zajścia jeszcze cały czas nie ma. A właśnie jak wyglądają te informacje, żeby iść, bo mnie to ciekawi w sumie, trochę taka wiem mała, jak... Taka mała strzałeczka gdzieś tam schowana w gablocie i jak ją zobaczysz, to wiesz, jak jej nie zobaczysz, to nie wiesz. Aha, czyli jak ja mam okulary, no to pewnie będzie mi ciężko. To nie to właśnie, to najlepiej tak. Niż mi... Dobrze, Warszawa Gocławek, czyli kolejny przystanek kolejowy. Znajduje się on pod wiaduktem Marsa. Jest i zadaszony. Schody, które prowadzą donikąd. No aktualnie. Tak. No aktualnie nie prowadzą donikąd, bo schody są nieczynne cały czas. Będzie tam wejście bezpośrednio na przystanki autobusowe. W przyszłości kiedyś to będzie oddane do użytku. No ale na razie musimy się nacieszyć wejściem jednym od strony południowej. No nie muszę mówić, tak samo jest sytuacja jak przy Olszynce. Ponieważ jest jedno wejście, to i tak ludzie wchodzą od drugiej strony po torach. Z tym, że tam jest trochę mniej bezpiecznie, bo są schody i duży plac budowy i nie widać, czy jedzie pociąg. Więc tam od razu to szczególnie. Tam na minus jest to, że w gablocie tylko i wyłącznie pod wiaduktami Marsa, do których jest dojście najdłuższe. I jest rozkład jazdy, ale na wszystkich tych przystankach jest komuś. Czyli trzeba się troszkę nachodzić. No tak, no te 200 metrów trzeba przejść faktycznie do tej gabloty, żeby dowiedzieć się, kiedy będzie pociąg. Jak już do niej dojdziemy, to musimy jeszcze zrozumieć, kiedy przyjedzie, bo ten rozkład jazdy kolejowy nie dla wszystkich jest zrozumiały. A mam takie pytanie do ciebie. Co robi stary peron na Warszawie Wawer? Czyżby zawijał działalność? No zawija się. Nawet już powiem więcej. Teraz już de facto go na pewno nie ma, pewnie nawet od tygodnia go nie ma. Zawija się tymczasowy peron, który tam był. Był tylko i wyłącznie na rusztowaniach, peronu już de facto nie ma. On był utrzymany do końca zamknięcia torowego, dlatego że nie było wiadomo, czy po prostu uda się oddać do użytku nowy peron Warszawa-Wawer razem z pozostałymi peronami. Tam dałoby się puścić pociągi na okrągło, żeby po prostu przejeżdżały na ten tymczasowy jeszcze, ale do samego końca po prostu nie było wiadomo, czy uda się go oddać do użytku i uzyskać wszystkie pozwolenia na otwarcie jego dla pasażerów. Ja pamiętam, jak nagrywaliśmy w tamtym miejscu, na tym tymczasowym peronie, tak. To było w lato, jeszcze było bardzo ciepło wtedy. Pamiętam, że to chyba był jeden z najcieplejszych, najgorętszych dni lata, a teraz ostatnio właśnie widziałem lot z drona, jak nagrywałeś, to bardzo ciekawe wspomnienia tam się przewijają. Pamiętam, jeszcze w tym upale szliśmy na piechotę, jeszcze widzów spotkaliśmy, także cała gromada z nami szła i nagrywaliśmy. Więc było ciekawie. Wtedy jeszcze był jeden gość z nami, jak dobrze pamiętam. Ale tak, był jeden taki... chyba możemy pozdrowić jednego widza, który wtedy właśnie z nami... dość ciekawie się z nim rozmawiało o tych wszystkich inwestycjach, ale to... Pozdrawiamy. To koniec naszego podcastu. Mamy dla was życzenia najserdeczniejsze i najżyczliwsze. Oczywiście świąteczne. Wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia, pomyślności. Ja życzeń zbytnio nie umiem składać, więc życzę wam po prostu zdrowia w te święta i żebyście odpoczęli tak, jak lubicie. Nieopóźnionych pociągów, szybkiego dojazdu i szybkiego powrotu do normalnej codzienności i odpoczęcia od tej codzienności mimo wszystko, ale szybkiego powrotu, żeby wiecie. Najlepiej jest się czuć w tym, co się robi chyba najczęściej i to, co się lubi. Dlatego z tego miejsca żegnają się z państwem Awizonosz i ze mną, jak zawsze, Jakub Sykut. To był podcast właśnie o tym. Zapraszamy na Spotify'a. Do usłyszenia. Wesołych świąt.